Pewien człowiek chorował na raka. Leczenie nie dawało żadnych rezultatów i w końcu lekarze wypisali go ze szpitala, mówiąc do żony, niech mąż umrze w domu. Zabrała więc swojego męża ze szpitala do domu. Następnego dnia, kiedy się obudziła, zobaczyła swojego męża na nogach. Nie wiedziała, co się stało. On już nie wstawał, już nie chodził. Podeszła do niego i mówi: kochanie, co się stało? On mówi: Jezus mnie uzdrowił. I opowiedział jej swój sen. Mówi: śniło mi się, że zobaczyłem Jezusa na krzyżu, jak kona. I mówi do mnie: oddaj mi swego raka, daj mi swojego raka. I wtedy powiedziałem: Jezu, oddaję Ci mojego raka. I zobaczyłem, jak ten rak wychodzi z mojego ciała i wchodzi w ciało Jezusa. I Jezus umiera. Ten rak zabił Jezusa. Przebudziłem się i się zorientowałem, że dobrze się czuję. Wstałem z łóżka. Wierzę, że jestem uzdrowiony. I rzeczywiście badania później pokazały, że jest człowiekiem całkowicie zdrowym. Siostry, bracia, niezwykłe świadectwo, ale ono jest głęboko zakorzenione też w Biblii, bo już prorok Izajasz prorokował, mówiąc: on wziął na siebie nasze słabości, boleści, dźwigał nasze choroby. On, czyli Jezus, Kościół uczy nas, że każda Eucharystia to uobecnienie męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa. To moment, kiedy Jezus prosi nas: oddaj mi swoją chorobę, swój nałóg, oddaj mi swój problem. Każda Eucharystia to taki moment, kiedy możemy to Jezusowi oddać. Jeśli uczynimy to z wiarą, będziemy świadkami Jego śmierci. Zobaczymy, że to zło Go zabija, ale my dzięki Jezusowi żyjemy, jesteśmy wolni. Pewien człowiek, francuski poeta, miał trójkę dzieci. Opisuje to w swojej biografii. I pisze, że w pewnym momencie jego dzieci zachorowały. Ani on, ani jego żona, ani opiekunka nie mogli sobie poradzić. Był bezradny. I wtedy uświadomił sobie, że Maryja jest matką. I zapewne rozumie bezradność rodziców. Więc poszedł do świątyni przed obraz Maryi i powiedział: Maryjo, my jako rodzice sobie nie radzimy z tą chorobą, jaka dotyka nasze dzieci. Nie wiemy, co zrobić. Przynoszę je Tobie. Zostawiam je Tobie. Już one nie należą do mnie. I wybiegł ze świątyni. Kiedy wrócił do domu, okazało się, że jego dzieci powróciły do zdrowia. Przyszedł z powrotem przed obraz Maryi, by podziękować. I napisał: jeśli to takie proste, dlaczego nikt z tego nie korzysta? No właśnie, jeśli my mamy taką możliwość, by oddać Jezusowi, dlaczego tego nie robimy? Dlaczego
tak bardzo jesteśmy przywiązani do swoich problemów, chorób, trudnych sytuacji, że nie chcemy ich oddać. Czy te słowa, jakie usłyszał ksiądz Dolindo, Jezu, Ty się tym zajmij, nie uświadamiają nam, że Bóg oczekuje od nas zawierzenia. Nie poradzisz sobie, potrzebujesz Zbawiciela. Daję Ci mojego Syna jako Zbawiciela. Oddaj Mu. On Cię zbawi od tego nałogu, od tej choroby, od tych problemów. Pewna matka, było to jeszcze za czasów posługi księdza Tardifa, dowiedziała się, że będzie sprawowana msza święta z modlitwą o uzdrowienie, że będzie takie całodzienne czuwanie, będzie głoszone słowo i będzie też modlitwa wstawiennicza. Więc postanowiła się tam udać i zanieść swojego syna, który był sparaliżowany. Było to w Afryce, nie miała żadnego środka transportu, więc go niosła. W jaki sposób go niosła? Jeden dzień, drugi, trzeci. Kiedy przyszła na miejsce, zobaczyła tysiące ludzi. Była umęczona. W pewnym momencie była modlitwa i bardzo dużo świadectw. Osoby uzdrowione podchodziły do mikrofonu i dawały świadectwo. A ona spoglądała na swojego syna i wciąż widziała go sparaliżowanego. W pewnym momencie wszystko się skończyło. Kapłani odeszli, ludzie zaczęli się rozchodzić i ona, taka bezradna, uświadomiła sobie, że z powrotem musi zanieść swojego syna do domu, a nie ma sił. Ledwie go tu przyniosła. Przyniosła z nadzieją, że będzie uzdrowiony, a tymczasem jest paraliżowany. Inni doświadczali uzdrowienia, ale nie jej syn. I wzięła swojego syna na ręce, resztkami sił zaniosła przed ołtarz i mówi: Jezu, zostawiam go Tobie, nie zaniosę go do domu, ja już nie mam sił. Teraz to Twój problem. Jej syn został uzdrowiony. Natychmiast odzyskał zdrowie. Siostry, bracia, jak się czyta takie świadectwa, to ciarki przychodzą przez całe ciało. Bo okazuje się, że naprawdę to takie proste. Mogę oddać i mieć problem z głowy. Papież Franciszek, mówiąc o sakramencie pokuty, mówi, że Jezus w sakramencie pokuty wręcz błaga tych, którzy przychodzą się spowiadać, mówiąc: oddaj mi swój grzech. I choć ten grzech go rani, zabija, to sprawia to mu ogromną radość, że człowiek staje się wolny, że człowiek już nie musi cierpieć, że nie musi walczyć z grzechem, że zaufał Jemu. Myślę, że podczas każdej mszy świętej Jezus też mówi do nas: nie męcz się z tym problemem, nie męcz się z tym nałogiem, z tą chorobą, oddaj mi ją. Ja sobie z tym poradzę, Ty nie. Spotkałem wiele matek, które mówiły: proszę Ojca, widząc cierpienie mojego syna, widząc, jak on zanurza się w zło, jak cierpi, proszę Boga, Boże, niech to cierpienie spadnie na mnie. Niech on się tak nie męczy, niech będzie wolny. Ja już przeżyłam swoje, jakoś sobie z tym poradzę, ale mój syn sobie nie poradzi. I mówi ta matka, i Bóg nie chce mnie wysłuchać. A wiecie dlaczego? Bo on już to zrobił. Jego syn o to prosił: Ojcze, pozwól mi, że zajmę ich miejsce, a swoje
odstąpię im, że wezmę na siebie ich choroby, ich grzechy, ich przekleństwa, konsekwencje ich grzechów, bo oni się już nie męczyli, bo sobie nie radzą z tym. A im oddam swoją świętość, swoje miejsce w niebie, swoją sprawiedliwość. Ojciec się zgodził. I Jezus to uczynił. Stał się człowiekiem i wziął na siebie nasze choroby, nasze słabości, nasze boleści. Zbawił nas. Uczynił wolnymi. I każda Eucharystia nam o tym przypomina. I każda Eucharystia uświadamia nam, że oto ten, który nas tak umiłował, bierze ode mnie to, z czym przychodzę do Niego, co jest moim przekleństwem, chorobą, nałogiem, problemem, trudną sytuacją. Mogę Mu to oddać i wyjść ze świątyni wolny. Nie muszę tego zabierać. Słowa, jakie Jezus kierował do siostry Faustyny: Jezu, ufam Tobie, mają nam w tym pomóc. Warto Mu zaufać, bo to jest jedyna osoba, która za nas umarła. Ani ojciec za nas nie umarł, ani matka, ani wspomożonek, ani przyjaciel, ani rodzice. Tylko On, Jezus, umarł za nas. Zamienił się miejscami. Wziął na siebie nasze choroby, boleści. Byśmy byli wolni. Myślę, że warto Mu zaufać, warto Mu oddać, a te świadectwa niech nam w tym pomogą, że jeśli oddamy, na pewno nie zawiedziemy się. Naprawdę jest to bardzo proste. Jezu, Ty się tym zajmij.